będzie 8 Krzysztofów Krawczyków. Jak chcą to zrobić? Ujawniamy kulisy. Krzysztof Krawczyk odszedł w 2021 roku, lecz wciąż ma wiernych fanów, także z młodego pokolenia. Ci na pewno ucieszą się z radosnych nowin, jakie przekazał nam menedżer artysty Andrzej Kosmała. Szykuje się film o królu polskiej muzyki. Zasięgnęliśmy języka i wiemy nieco więcej na ten temat. Bo film to nie wszystko. Andrzej Kosmała przez 47 lat przyjaźnił się i pracował z Krzysztofem Krawczykiem. Tak dobrze tego artysty nie znał nikt, poza jego ukochaną żoną Ewą. Nic dziwnego, że Kosmała napisał już biografię przyjaciela, ale też szykuje kolejne dzieła mające upamiętnić legendę polskiej piosenki. Krzysztof Krawczyk będzie miał musical, festiwal, serial i film? Jak mówi Andrzej Kosmała, młodzi artyści z chęcią sięgają po piosenki z repertuaru króla polskiej piosenki. Bardzo chciałby, by powstał festiwal imienia Krzysztofa Krawczyka, na przykład w Poznaniu, w którym artysta spędził pierwsze lata dzieciństwa i gdzie zaczął uczęszczać do szkoły muzycznej. Powstał też pomysł, by właśnie w Poznaniu na inauguracji powstającego nowoczesnego teatru muzycznego wystawić nowy musical o życiu Krawczyka. Otwarcie obiektu zbiegnie się w czasie z 80. rocznicą urodzin Krzysztofa Krawczyka. Andrzej Kosmała najbardziej chciałby upamiętnić je filmem fabularnym oraz serialem o całym życiu Krzysztofa Krawczyka. Andrzej Kosmała, powinno być 8 Krzysztofów Krawczyków w serialu. Na razie jesteśmy na etapie budowania funduszu, pisaniu treatmentu, czyli pomysłu na scenariusz, przyp. Red, nawet nie ma jeszcze scenariuszy. Serial powinien przedstawiać całe życie Krzysztofa, więc wyliczyliśmy, że samych Krawczyków musi być 8. Z kolei koncepcja filmu jest nieco inna. Chcemy, by była to opowieść o jakimś konkretnym fragmencie biografii Krzysztofa. Problem tylko, który epizod jego życia wybrać, skoro tak wiele jest interesujących? Myślałem o skandalu na festiwalu w Sopocie, który przekreślił szansę Krawczyka na karierę w Niemczech. Albo o tym czasie, gdy wrócił ze Stanów do Polski. Wszystkie są bardzo barwne, trudno zdecydować, który wybrać, mówi nam Andrzej Kosmała, dodając, że przygotowuje kolejne dwie książki, w których nie zabraknie kolejnych informacji o Krawczyku. Jedna z nich będzie opowiadała o artystach, których spotkał jako menedżer. Druga to wywiady z Krzysztofem Krawczykiem zebrane w jednym miejscu. Ta książka pokaże, jak interesującym i mającym wiele świetnych przemyśleń człowiekiem był Krzysztof, podkreśla Kosmała.